Dzień dobry, zaczynamy Polaków pod lupą. Dzisiaj pod lupą między innymi debiut Grzegorza Krychowiaka w AEK Ateny. Także sprawdzimy formę naszych reprezentantów, a zrobimy to prawie jak co tydzień z Mateuszem Borkiem. Dzień dobry. Co ty taki dzisiaj zalotny? Nie zalotny, tylko cichutki, grzeczny. Okay. Jak słuchaj, twój zespół dostaje 4-0 u siebie, też byś był grzeczny. No widzisz, trochę pokory się przyda. Nawet kibicom Realu Madryt, nawet i Mateuszowi Borkowi. No to co, klasycznie zobaczymy, jak sobie radzili nasi w weekend. Zobaczymy, kto strzelał, kto zachowywał czyste konta. Także poprosimy o nasze plansze. Mateusz Taudul, kolejne czyste konto na zapleczu Ligi Cypryjskiej, do tego czyste konto Wojciecha Szczęsnego, także kolejne czyste konto Kamila Grabary, a również Jakuba Słowika, który po spadku swojej drużyny otrzymał angaż w FC Tokio i cały czas gra w lidze japońskiej. A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o zawodników z pola? Tutaj mamy dublety Roberta Lewandowskiego, Kacpra Przybyłki, Karola Świderskiego, a także Jareckiego z Ligi Luksemburskiej. Do tego bramka z rzutu karnego Arka Milika, bramka niezgody, bramka Formeli. Także tutaj na pierwszy plan wychodzi nam USA. Do tego kolejny z braci Przybyłko znów strzelił w trzeciej lidze austriackiej. A do tego wszystkiego Adam Bodzek, który popisał się naprawdę ładnym trafieniem. Dobrze rozegrany stały fragment gry, wycofana piłka przed pole karne i takim strzałem z dystansu pokonał bramkarza Adam Bodzek. No ładnie to wygląda na tej grafice, jeśli chodzi zwłaszcza o napastników. Przyglądamy się w pierwszej kolejności tym, którzy mają nam dać Mistrzostwa Świata w Katarze. Już wiemy, że no nie weźmie bezpośrednio udziału w tej misji w najbliższym meczu o punkty Karol Świderski. On praktycznie dograł do końca, bo zszedł z murawy w 86 minucie przy tym historycznym pierwszym zwycięstwie Charlotte w lidze MLS. No, bramki naprawdę piękne zdobyte przez Karola Świderskiego i ten strzał zza pola karnego i to wykończenie takie sytuacyjne, decyzja błyskawiczna polskiego napastnika. Natomiast i tak nie grałby ze Szkocją, bo miał być dopiero chyba we wtorek czy w środę w Polsce, więc nie byłby zawodnikiem tutaj przymierzonym przez Czesława Michniewicza do tego meczu towarzyskiego. Troszkę żałuję, bo wydaje mi się, że Karol Świderski jednak w tych ostatnich miesiącach swojej przygody reprezentacyjnej gdzieś nam tutaj wyrósł na człowieka, który nigdy nas nie zawodzi, który uczestniczy w grze, który daje bramki, daje asysty. No, biorąc pod uwagę, ile on goli strzelał, a w zasadzie ilu nie strzelał w ostatnim czasie w PAOK-u Saloniki, to trzeba powiedzieć, że ta jego skuteczność na poziomie reprezentacji była zdecydowanie większa niż w piłce klubowej. Ale przede wszystkim mi Świderski w tych ostatnich miesiącach pracy Sołzy kojarzył się z człowiekiem, który zawsze daje impuls, który zawsze coś konstruktywnego, fajnego wnosi do gry reprezentacji, na którego możesz liczyć w pierwszym składzie, ale który też wchodząc z ławki rezerwowych jako joker jest w stanie coś zmienić, jest w stanie coś zamieszać. Jest takim piłkarzem, no po prostu na którego trener bezwzględnie może liczyć i mam też takie wrażenie, że on się świetnie uzupełniał z Robertem Lewandowskim, że te klocki do siebie pasowały, że on po prostu umie grać z Lewandowskim i Lewandowski lubi grać z Karolem Świderskim. To jest piłkarz szybki, to jest piłkarz zaawansowany technicznie, to jest piłkarz, który wiadomo, w Charlotte jest odpowiedzialny głównie za zdobywanie bramek, natomiast no, to jest też chłopak, który może zaatakować z lewego skrzydła, może zagrać na pozycji numer 10, może być tym drugim napastnikiem, takim supportującym klasyczną dziewiątkę. Także no, szczerze mówiąc, jestem fanem rozwoju jego talentu. Bardzo żałuję, że go nie będzie na tym zgrupowaniu reprezentacji. No i też Karola Świderskiego wybraliśmy kozakiem tego weekendu. 86 minut w tym spotkaniu z New England Revolution. 2 gole, 6 strzałów, z czego 4 celne. Do tego 2 dryblingi i 2 udane. Natomiast no, to spotkanie Charlotte z New England Revolution mogło być polskim meczem. Natomiast Adam Buksa był poza kadrą. W czwartek po meczu Ligi Mistrzów CONCACAF z UNAM zameldował się na na lotnisku i przyleciał do Polski. Natomiast no, musimy też o tej drużynie Adama Buksy trochę porozmawiać ze względu też na ten mecz Ligi Mistrzów. Wygrali pierwsze spotkanie z UNAM 3-0. 2 gole Adama Buksy. Wydawało się, że jadą do Meksyku tylko i wyłącznie przypieczętować awans, a tam się okazało, że 0-3 mamy dogrywkę, rzuty karne i po rzutach karnych, tak jak odpadali z playoffów w poprzednim sezonie, tak i odpadli z Ligi Mistrzów. No, taka remontada w wykonaniu UNAM nieprawdopodobna. Chyba ostatni raz widzieliśmy to oczywiście w innym wymiarze, na poziomie Champions League, kiedy Liverpool grał z Barceloną. Natomiast no, tutaj myślę, że szczególnie przykre doświadczenie i dla samego Buksy, i dla trenera Bruce'a Areny. Wydawało nam się, że ten zespół jest naprawdę bardzo mocny. GIL, Bow, Buksa, ten tercet ofensywny, gdzie się dyskutuje o tym, do jakiego klubu europejskiego za chwilę trafi ofensywny pomocnik GIL, bo naprawdę chłopak ma nieprzeciętne umiejętności, talent, pewność siebie. Teraz przed sezonem jeszcze dochodzi Altidor jako kolejna, gdzieś powiedziałbym tutaj, opcja ofensywna. Natomiast mecz fatalny, tak jak mówisz, przegrany, gorsi też Amerykanie w konkursie 11 i ostatecznie odpadają z rozgrywek Ligi Mistrzów CONCACAF. Adam Buksa, co uzgodnił już wcześniej z trenerem Bruce'em Areną, leci do Polski, żeby mieć szansę na normalną aklimatyzację w perspektywie tych meczów reprezentacji. No bo jestem bardzo ciekawy tego zestawienia, czy to będzie Robert Lewandowski, za jego plecami dwóch ofensywnych pomocników, czy Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik jako ten drugi supportujący lewego wspólnie z Piotrem Zielińskim, czy jednak postawi na przykład w przypadku rywalizacji ze Szwecją na takiego zawodnika do rozbijania środkowych obrońców. I tutaj myślę, że idealnym materiałem ludzkim jest Adam Buksa, wysoki, silny, dobrze grający w powietrzu. No i obok niego grałby rzecz jasna nasz kapitan. Także tych znaków zapytania na razie jest sporo. Fakty są takie, że na razie bez gola w MLS-ie Buksa, z 2 trafieniami w końcu Karol Świderski, ten designated player, na którego oczywiście w Charlotte wszyscy najbardziej liczą. Natomiast na tym nie koniec. No, mamy pierwszą bramkę podczas tego weekendu Jarka Niezgody dla Portland. No, ale niestety przegrany mecz 1-4. Ta drużyna prezentuje się naprawdę słabo i porażka z Dallas. No i mamy dwa trafienia Kacpra Przybyłki. Mamy też pierwszego gola w 4. kolejce straconego w tym sezonie w MLS przez Gabriela Słoninę. Który... Chociaż Kacprowi to tam bramkarz pomógł bardzo. Oj, no bardzo. Tak. No, na pewno Tim Melia, 35-letni amerykański bramkarz Kansas City. No nie jest to, powiedziałbym, gigant na swojej pozycji, bo ten pierwszy gol to przepuszczony tak jak, nie wiem, w jakiejś lidze zakładowej, po strzale Przybyłki dokładnie w środek bramki. Drugi gol myślę, że też przy lepszym zachowaniu bramkarza był absolutnie do uniknięcia, ale widać, że ta współpraca chociażby Przybyłki z Shakirim, ona się zaczyna układać coraz lepiej. Już po tym meczu wiemy, że Shakiri będzie piłkarzem wykonującym rzuty karne i to się też przełoży pewnie na dorobek snajperski Kacpra. Natomiast to też pamiętamy, ściągnięto go po to, żeby strzelał gole. Nieważne jak, ważne, żeby wpadało. Na początku sezonu coś ta piłka nie słuchała Kacpra i do bramki rywali wpaść nie chciała, natomiast teraz tej rywalizacji jednak ze Sportingiem Kansas City udało się te 2 gole strzelić. I zanosi się też na dużo lepszy sezon Chicago niż to oglądaliśmy przed rokiem, no tak, z tego względu, że teraz już 8 punktów, jeszcze bez porażki, same czyste konta, ten start naprawdę dobry i będą dosyć się dziś bili o te czołowe pozycje i o play-offy. No i tym bardziej dziwi dosyć jednak taka, powiedziałbym, skromniutka, mierna frekwencja na stadionie w Chicago, bo mnóstwo krzesełek wolnych, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej w trakcie sezonu. Przeciętny tym razem występ Patryka Klimali, który został bardzo szybko zmieniony. 52 minuty dokładnie. W ostatniej minucie Columbus Crew uratowało punkcik, strzeliło bramkę na 1-1 i żeby tak gdzieś tutaj jeszcze doprecyzować Polaków, to Sobociński teraz poza ławką rezerwowych Charlotte, no i wciąż czekamy na Jóźwiaka, który był na stuleciu Lecha Poznań w ten weekend. Tak, no tam jeszcze też jakieś drobne problemy ze stawem skokowym. Pojechał, podpisał kontrakt, wrócił do Poznania jeszcze się rehabilitować, ale myślę, że już po tej przerwie reprezentacyjnej, no to zobaczymy Kamila, chociaż wiemy, że MLS będzie grało, bo tam przerwy nie ma, no ale myślę, że w trakcie tej przerwy zobaczymy go na boisku. No i gdzieś tam pozostając jeszcze w tym wątku amerykańskim, myślę, że też trzeba odnotować bramkę Darka Formeli, który zmienił klub. Gra oczywiście na niższym poziomie na tym zapleczu, rozgrywkowym, ale widać, że tam się w tym środowisku dobrze czuje. Mateusz, pisaliśmy nawet w środku tygodnia, kiedy Millwall zanotowało 5. z rzędu czyste konto. W weekend się nie udało tej serii podtrzymać, ale mamy bohatera Millwall, a więc Bartka Białkowskiego, który zanotował serię 5 meczów bez straty bramki. Witaj, Bartek. Witam, cześć. Bartek, też tak sobie spojrzeliśmy przed tym programem. Tylko 3 drużyny w Championship mają mniej straconych bramek od was. No to nie jest tylko ta wielka liczba czystych kąt, ale także ta defensywa wygląda naprawdę bardzo solidnie, chociaż z drugiej strony tylko 3 zespoły mają mniej zdobytych bramek niż wy. 38 kolejek, 39 goli zdobytych. No, wy tam nie macie treningów strzeleckich? Już mieliśmy ostatnio, że Sam Mitrowicz miał więcej bramek strzelonych niż nasz cały zespół. No tak, od 2-3 sezonów tak to u nas wygląda, że defensywa rzeczywiście jest bardzo solidna. Gdzieś tam mamy problemy ze zdobywaniem tych bramek. Też wiadomo, nasz budżet nie pozwala na to, żebyśmy ściągali tych napastników z przyszłością w Championship, z przyszłością zawodników takich, którzy strzelali po 15-20 bramek w sezonie. Także staramy się grać na co nam sytuacja pozwala, a też w sumie nie wygląda to najgorzej. Bartek, tak tutaj spojrzałem na tabelę, to powiem tak, jak skończysz grać, pewnie to nastąpi za parę lat, to możesz być tutaj u nas poważnym ekspertem, bo prognozowałeś dobrych kilka tygodni temu, że Fulham i Bournemouth to będą te drużyny, które twoim zdaniem zdominują Championship. Tak się dzieje, bo te zespoły są oczywiście na pierwszych miejscach. Natomiast spoglądam na tabelę. Blackburn, 6. miejsce, 61 punktów. Millwall jest 10, 57 punktów, czyli dzisiaj mówimy o zaledwie 4 oczkach straty do tego 6. miejsca, ostatniego znaczającego play-offy. Czy o tym się głośno mówi w szatni? Czy to jest realny cel? Czy po prostu z racji chociażby waszej skuteczności, no, to jest poza zasięgiem twoim zdaniem? Nie, myślę, że nie jest poza zasięgiem. Tak jak mówisz, ta sytuacja, ta walka o play-offy będzie się toczyła prawdopodobnie do ostatniego meczu w sezonie i my też chcemy coś osiągnąć, chcemy do tych play-offów awansować, a też jak wiadomo, szczególnie w tym sezonie my z tymi zespołami teoretycznie lepszymi i wyżej w tabeli osiągamy całkiem niezłe wyniki. Także będziemy walczyć o to. Będzie walczyć, tak jak mówisz, przynajmniej te 6-7 zespołów jeszcze o te miejsca w play-offach. Także będzie ciężko, ale zrobimy co tylko się da. A ten kalendarz w twoim przekonaniu, tych ostatnich kolejek, on jest dla was dobry, czy to jest jednak kalendarz dosyć trudny? To tak można na to dwojako spojrzeć, bo tak jak powiedziałem, gramy lepiej z tymi teoretycznie lepszymi zespołami, a z tymi troszeczkę niżej w tabeli różnie nam idzie. Zobaczymy. 13 czystych kąt. My tutaj to dokładnie sprawdziliśmy. 36 goli wpuszczonych, zaledwie 36 w tym sezonie przez Bartka. 13 czystych kąt to już jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Tak wszyscy chwalą Kamila Grabarę, który został powołany do reprezentacji. On ma 12 czystych kąt w lidze, łącznie 17 w zespole lidera Kopenhagi, gdzie wiemy, że jednak no, dysproporcja umiejętności na korzyść Kopenhagi jest spora. Ty, podobnie jak Rafał Gikiewicz, masz też na lodówce napisaną tą liczbę czystych kąt, takie swoje cele na sezon, czy w innym miejscu gdzieś sobie, powiedziałbym, formatujesz te założenia na najbliższe miesiące? Nie, na lodówce nie mam, ale mam wszystko w głowie. Te wszystkie swoje cele i takim też jednym z głównych celów w tym sezonie to było poprawienie tych czystych kąt. Z tamtego sezonu, tak, bo w tamtym sezonie było 17. Także wszystko jest jeszcze możliwe. Bartek, a jak tak spoglądasz na dół tabeli, bo rozmawiamy o walce o play-offy, jak ty byś prognozował tę walkę o utrzymanie? Myślisz, że dwa zespoły z Polakami w składzie pożegnają się jednak z Championship? Myślę, że derby na pewno, tak mi się wydaje. Barnsley też fajną chyba formę ostatnio złapali. Tak, przyzwoicie wygrali, to wyglądało. Tak, tak, wygrali kilka meczów i... Remis z Fulham mieli. Dokładnie, cały czas walczą. Ciężko przewidzieć tą ligę. To jest strasznie nieprzewidywalna liga i tutaj rzeczywiście każdy może wygrać z każdym i te wyniki co tydzień pokazują to. Bartek, a ty miałeś zimą jakieś oferty ewentualnego przejścia gdzieś? Zimą? Nie, zimą nic nie było. Okay. No bo jak rozmawialiśmy, to pamiętasz, wtedy była taka sytuacja, że było wiadomo, że Legia poszuka doświadczonego bramkarza do tej swojej utalentowanej młodzieży. Gdzieś tam między słowami wyraziłeś zainteresowanie. W tej chwili widzimy, że w ogóle to jest przedziwna sytuacja, bo Artur Boruc odcierpiał swoją karę za czerwoną kartkę. Dzieli się zdjęciami na Instagramie, gdzieś jest w ciepłych stronach. Nie wiem, czy to jest Dubaj, czy Doha, czy jeszcze inne miejsce. Nie ma go w kadrze meczowej. Broni młody Miszta. Tobiasz został wypożyczony do Stomilu Olsztyn. Legia pozyskała Austriaka Strebingera, który siedzi na ławce rezerwowych, więc no tutaj chyba było prawdopodobnie jednak potrzeba zatrudnienia innego bramkarza. Natomiast... no tak się zastanawiam, 13 czystych kont to musi być, powiedziałbym, komunikat na angielskim rynku dla klubów lepszych, bogatszych, że nawet jak nie na jedynkę, to na dwójkę do większego klubu ktoś tam pewnie cię w tej chwili przymierza. Bo widziałem ze 2-3 mecze i to jest naprawdę świetna forma. No tak, coś mogę powiedzieć. No zobaczymy jak sytuacja się rozwinie w wakacje. Ja też nie ukrywam, że też w tej piłce chciałbym coś jeszcze osiągnąć i cały czas to mnie napędza. Pomimo 35 lat dalej mi się chce. Dalej chce się rozwijać i... Słuchaj, Przemek Tytoń do Ajaxu trafił z Cincinnati. Także warto mieć te swoje marzenia, cele i walczyć dalej o swoje. Zobaczymy. Tak jak rozmawialiśmy ostatnim razem o Legii Warszawa, tak? Oni podjęli taki kierunek, jak najbardziej szanuję i ja też na siłę nigdzie się nie chcę pchać, tak? Też mam taki charakter, że gdzieś tam mogę wyrazić jakieś lekkie zainteresowanie ze swojej strony, natomiast nic na siłę, tak? Wiadomo, to muszą być, dwie strony muszą dojść do porozumienia i też nawet do kontaktu jakiegoś. Zobaczymy. No, tak jak mówię. Bo ty masz kontrakt ważny do 30 czerwca 2023, tak? Tak. Czyli to jest jeszcze następny sezon. Tak jest. A jak czujesz, Millwall chce przedłużyć? Myślę, że tak. Myślę, że będą chcieli przedłużyć kontrakt. Też ostatnio rozmawiałem ze swoim menadżerem, także zobaczymy. Myślę, że jeżeli już, to rozmowy będą się toczyły w tym okresie wakacyjnym. A ty jakie masz plany? No, tutaj... Wiecie co, tak w piłce to nigdy nie jest nic wiadome, tak? Raz jesteś tu jednego dnia, zaraz tutaj może być jakieś konkretne zainteresowanie, wszystko się zmienia. Czasami o 180 stopni ciężko coś przewidzieć. Można planować oczywiście, natomiast życie później weryfikuje. A między wierszami czujesz, że jakiś plan masz ułożony w głowie? Znaczy, tak jak mówię, każdy zawodnik chce grać jak najwyżej, w jak najlepszym klubie, chce się rozwijać. Na tą chwilę osiągamy fajne wyniki, prawdopodobnie ponad stan naszych możliwości. I zobaczymy. Mamy taką sytuację też w drużynie z Jadem Wallace'em, tak? Jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik. Kontrakt mu się kończy teraz w wakacje. On miał propozycję pójścia teraz do Besiktasu. za bardzo dobre pieniądze. Wiadomo, Millwall chciałby go zatrzymać. On stwierdził, że chce pójść do przodu i to też pokazuje, że o czym mówiłem wcześniej, tak? Że każdy zawodnik chce iść do przodu, chce się rozwijać, chce grać w jak najlepszych ligach i zespołach. No tak, no ale Jed Wallace odejdzie z tego zespołu, który strzela mało bramek. To mówimy o zawodniku, który jednak w tym sezonie w Championship strzelił 6 goli i do tego dołożył 9 asyst. Także praktycznie w połowie bramek Jed Wallace bierze udział, a do tego podejrzewam, że nawet w tych akcjach, gdzie bezpośrednio go nie ma w roli asystenta czy strzelca, to też raczej tam piłkę parę razy po drodze dotknie. No ale sytuacja jest w ogóle bardzo ciekawa, bo ja myślę, że akurat jesteś w takim miejscu, w którym kompletnie nie liczy się wiek. Czy masz 19, czy 25, czy 35, no wiadomo, nie będziesz dzisiaj bohaterem wielkiego transferu gotówkowego, ale jak ktoś potrzebuje bramkarza na tu i teraz w dobrej formie, to po prostu trzeba być w tej dobrej formie, być cały czas ready, bo życie zaskakuje, a zwłaszcza może zaskoczyć w angielskim futbolu. Dokładnie tak, tutaj wiek rzeczywiście nie ma znaczenia w przypadku mojej pozycji, bo ja też uważam, że te najlepsze lata, tak, w piłce, w tej mojej karierze, to jednak osiągałem powyżej 30, tak? I cały czas się rozwijam, cały czas idę do przodu, czuję się fajnie. I tak jak mówisz, bramkarze mogą grać jeszcze przez dobrych kilka lat i cały czas się rozwijamy, bo to też nasze doświadczenie, tak? Z każdym rokiem procentuje i naprawdę ma ogromną wartość. Słuchaj, musimy cię rozliczyć z progresu poszczególnych elementów, bo jak łączyliśmy się ostatnio, kilka miesięcy temu, to powiedziałeś, że dopiero w wieku 30, niespełna 5 lat, zacząłeś dochodzić do bardzo ważnych, konstruktywnych wniosków i czynić postępy w niektórych elementach gry bramkarza. Dzisiaj z perspektywy paru miesięcy to powiedz, co zdecydowanie poprawiłeś i jak wygląda ten proces, powiedziałbym, dalszej pracy z tymi, którzy ci na pewne detale zwrócili uwagę. Przede wszystkim ustawienie moje w bramce. Zauważyłem, że w tym sezonie mniej interweniuje pod kamerkę. Nie jest takich obron gdzieś tam takich ekstrawaganckich. Ale ja ci muszę ci przerwać i zaraz ci oddam głos, bo to myślę, przypomniało mi się coś. Ja się za młodo przyjaźniłem z Aleksandrem Kłakiem, który był no absolutnym kotem między słupkami, wtedy też kotem życiowym. Pierwszy bramkarz reprezentacji, która grała na Igrzyskach Olimpijskich. Jak bronił w wieku 16 lat w Wiglopolu Dębica jako pierwszy bramkarz, to często jak widział, że na przykład strzał idzie za bardzo w środek bramki, to robił 2 kroki do boku, żeby była szansa na Robinsonadę, żeby za każdym razem to wyglądało efektownie. Tak, i nogi wyżej głowy. Tak. To przede wszystkim podejmowanie decyzji, czy to są dośrodkowania, moje ustawienie w bramce przy dośrodkowaniach, przy podaniach prostopadłych, przy rozegraniu piłki, jak się ustawić, żeby ułatwić rozegranie piłki moim obrońcom od tyłu. Jest kilka takich kwestii, gdzie rzeczywiście widzę ogromną poprawę u siebie. Coraz bardziej czytam grę, coraz łatwiej mi to przychodzi, czytanie gry, poprzez właśnie zwykłe ustawienie się w bramce, czy też na moim polu karnym. Bartek, a ty byłeś... Ale jeszcze tak? Tylko, żeby doprecyzować, czy ty masz taką osobę, która ogląda każdy mecz Millwall i z którą rozmawiasz po spotkaniu, analizując te wszystkie elementy i poszczególne zagrania? Znaczy tak, ten trener Pawłowski wskazał mi tą drogę, natomiast analizuję każdy mecz ze swoim trenerem od bramkarzy. I to też prowadzimy fajne rozmowy na ten temat. On gdzieś tam daje mi też swoje wskazówki. Ja też na różne rzeczy też zwracam uwagę sam po tych analizach z trenerem Pawłowskim. I też dzięki temu mój trener bramkarzy uczy się różnych rzeczy. Także tutaj jest taka fajne konwersacje prowadzimy między sobą. Bartek, a jak dobrze liczę, to ty byłeś już w 5 angielskich klubach. Miałeś kiedyś jakąś opcję, żeby pójść do innego kraju? Jakoś konkretnej propozycji nie było. Jakieś zainteresowania gdzieś tam pewnie się trafiały. Konkretne propozycje to były powroty do Polski przez te wszystkie lata. Natomiast jeśli chodzi o inne kraje, to nie. A powiedz mi, czy ma kogoś na celowniku, na radarze Millwall, jeśli chodzi o polskich piłkarzy? Była jakaś próba konsultacji z tobą na temat jakiegoś zawodnika? Czy nasz rynek w tej chwili mimo wszystko jest za drogim dla Millwall, jeśli mówimy o piłkarzach, którzy się wyróżniają? No bo rozumiem, że tacy gdzieś są ewentualnie w orbicie zainteresowań Millwall. Było, tak. Było rok temu w wakacje. Trener dał mi zadanie sporządzić listę 5-6 piłkarzy polskich. Taką listę sporządziłem i dwóch zawodników bardzo się podobało trenerowi. Gdzieś tam próbowali poczynić jakieś starania, żeby ich pozyskać, natomiast wszystko się też popsuło przez ten Brexit, tak? Bo jednak zawodnicy z Polski muszą otrzymać jakąś tam ilość punktów, żeby dostać zaangażowanie tutaj w Anglii. Wiadomo, nasza liga nie spełnia tych warunków. No i to wszystko się posypało. Names, please. Names. Był Paweł Wszołek i Szymon Żurkowski. Aha. I to była ta dwójka, a te 4 pozostałe jakby pozycje? Świerczok i kto jeszcze tam był? Ale to wiesz, dwóch innych, ale już nie pamiętam. Ale to wiesz, że jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo na przykład w tej chwili jednak przy tym Brexicie to zmieniły się znowu jakby zasady funkcjonowania w angielskiej piłce. I się wielu kibiców zastanawiało, dlaczego na przykład Kacper Kozłowski nie jest z Brighton wypożyczony do Pogoni Szczecin. Okazuje się, że nawet mistrzostwa z Pogonią, ze 2-3 mecze w reprezentacji w Lidze Narodów, czy z ławki, czy w pierwszym składzie, wcale by nie gwarantowały odpowiedniego współczynnika, który pozwoliłby na dostanie pracy w następnym sezonie w Brighton, a wystarczy, że Saint-Gilloise awansuje do grupy mistrzowskiej w Belgii, to już wiadomo, że chłopak dostanie możliwość ewentualnie grania w Brighton i po prostu dostanie pozwolenie na pracę. Także wydaje mi się, że przez wiele lat to też tak funkcjonowało, że młody, zdolny polski piłkarz, stosunkowo dla angielskiego rynku niedrogi, mógł spokojnie tam przyjść, czekać na swój czas, być wypożyczony, a dzisiaj to się też nam znowu zmieni, tak jak kiedyś, gdzie trzeba było mieć pewnie 70-75% meczów reprezentacji, żeby realnie móc w ogóle pomyśleć o tym, by być kandydatem do angielskiego klubu. Tak, dokładnie. To pokrzyżowało plany wielu zespołom z Premier League, z Championship. Myślę, że z Championship przede wszystkim, tak? Bo jednak gdzieś tam w przeciągu tych ostatnich lat Championship było otwarte na różne kierunki. Można było wyciągnąć fajnych piłkarzy, nawet też z drugiej Bundesligi, tak? Kilku zawodników przychodziło tutaj do nas, do Championship i jednak przez ten Brexit to się bardzo posypało i gdzieś tam musimy operować tutaj na własnym rynku. A powiedz, jak wygląda na przykład prawnie twoja sytuacja? No bo nie grasz dzisiaj w reprezentacji. Czy to, że automatycznie jakby dziś masz pozwolenie na pracę i grasz w Championship w Millwall, to ci przedłuża na następny sezon, żebyśmy jakby znali te regulacje, jak to wygląda? Znaczy, jeszcze raz, że... No bo dzisiaj nie jesteś reprezentantem Polski. Aha, okay. Jesteś zawodnikiem Millwall. Masz ważny kontrakt. Z tego, co się orientuję, to bardzo często to jest rozpatrywane co sezon. To pozwolenie na następny sezon. Znaczy, czy rozumiem, że jak ty masz ważny kontrakt, to możesz grać do końca kontraktu, czy możesz grać jeszcze dłużej? Jak to wygląda? Znaczy, tutaj moja sytuacja jest całkiem inna, bo ja jednak tutaj mieszkam przez już 15-16 lat i... Mam status osiedleńca, jak to się nazywa. Aha. Teraz też będę aplikował o paszport brytyjski. Żona już to zrobiła, zdała egzaminy, także już ma brytyjski paszport. Dzieciaki również, także zostałem tylko ja. Czyli będziesz miał teraz nazwisko przez V i E na końcu, czy zostaniesz przez W i do końca w paszporcie tym angielskim? Zostaję przy swoim. Bartek, a jeszcze cię zapytam, bo pewnie zerkasz na swój były klub, a więc Barnsley, w którym gra Michał Helik. No tak jak rozmawialiśmy, są duże szanse, że niestety nie uda im się w Championship utrzymać. Jak ty ocenisz Michała Helika i czy twoim zdaniem on ma szansę na to, żeby w Championship zostać? Nie mówię z Barnsley, tylko po prostu po sezonie. Znaczy, mój były klub, też ciekawa historia, bo ja tam byłem tylko tydzień na wypożyczeniu. Rozegrałem dwa mecze z West Bromwich i z Ipswich w Championship. Dwa wygraliśmy i po tym drugim zwycięstwie wróciłem do Southampton, bo tylko potrzebowali bramkarza na tydzień. Słuchaj, no to masz najlepsze statystyki w historii klubu. Tak, parę razy grałem przeciwko Barnsley, to było przypominane w tym programie meczowym. Natomiast jeśli chodzi o Michała, to myślę, że tak, on też pokazuje mimo tych pozycji jego zespołu w klubie, pokazuje, że jest solidnym obrońcą. Nawet parę dni temu w drużynie u nas w szatni rozmawialiśmy o najlepszych obrońcach w Championship, to ktoś nawet Michała wymienił jako jednego z głównych, czy też jednego z najlepszych środkowych obrońców u nas w lidze. Także myślę, że on spokojnie dostanie gdzieś angaż, przynajmniej tutaj w Championship. Słuchaj, podejrzewam, że na Krystiana Bielika to Millwall nie stać i to nie będzie piłkarz przymierzany do was. Twoim zdaniem, no bo to jest sytuacja też trudna, zapłacano za niego 10 milionów. Dzisiaj to, o czym mówisz, są bardzo bliscy spadku. Nie sądzę, żeby Bielik chciał grać na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Prognozujesz Premier League, prognozujesz zmianę kraju, dobry klub Championship, jak to widzisz? Znaczy, to już sam Krystian powiedział, że on się widzi jako zawodnika Premier League i on gra na takim poziomie, jak jest zdrowy, to myślę, że spokojnie w Premier League może być, może się znaleźć i może z sukcesami grać. I jeżeli nie Premier League, to myślę, że topowy klub Championship na pewno się po niego zgłosi, bo jest to zawodnik, tak jak mówię, jeśli jest zdrowy, mam nadzieję, że będzie zdrowy, że wszystko co najgorsze ma za sobą. To jest to jeden z głównych wyróżniających się zawodników ogólnie Championship. Bartek, to jeszcze powiedz nam na koniec, bo tutaj właśnie teraz spojrzałem na pewne liczby. Jestem zaszokowany i jestem ciekaw, czy ty masz w głowie taką statystykę. Masz na poziomie Championship rozegranych, wiesz ile? Jak miałbym strzelać, około 300. 223, no ale też tutaj jakby dochodzą te mecze pucharowe. Samo Championship 223 spotkania. Myślisz, że jesteś rekordzistą, jeśli chodzi o Polaków w historii? Znaczy, wydaje mi się, że to chyba więcej niż... Czekaj, zobaczymy. Sprawdzam. Wydaje mi się, że ponad 223, tak jak ostatnio sobie... W Millwall, można łatwo policzyć chyba, w Millwall około 130, tak? W Ipswich 160, to już... No. Masz prawie. I w Southampton też kilka meczów było w Championship. Około 300 myślę będzie. No ale... Najwięcej? Masz taką wiedzę? Polaków, tak? Tak. Chyba nikt tyle nie rozegrał. Myślę, że tak. Wiesz co, według Transfermarkt masz dokładnie 315 meczów. Championship? Tak. No. To dlaczego ja tak tutaj... I 94 czyste konta w tym czasie. Poczekaj, bo to w takim razie... Mateusz, to wiesz... Byłem na niemieckiej stronie. Technologia, Mateusz. Technologia. A faktycznie. To, słuchaj, na niemieckiej stronie Transfermarkt było 227, ale oni no, nigdy nam nie sprzyjali. Jak wchodzę na polską, to rzeczywiście jest 305... Słuchaj, stary, 94 czyste konta. 6 kont czystych i masz 100 czystych. No, czystą setkę. Do zrobienia w tym sezonie. Co, jak ty walniesz czystą setkę w tym sezonie, to my za ciebie też setkę. Czystej. Bartek, powodzenia życzymy i jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie. Cześć Bartek, dzięki bardzo. Hej. Tak, z Bartkiem zawsze fajnie porozmawiać. Mam nadzieję, że uda mu się napisać taką historię. Stary, trochę to jest niemożliwe. 315 meczów w Championship, to naprawdę to... I biorąc pod uwagę te stracone gole, to wcale nie ma ich tak dużo, bo to było 325 straconych goli. No, to nie jest dużo, biorąc pod uwagę to, w jakich klubach też Bartek grał, no bo nigdy nie grał jednak w tych klubach bijących się o awans. Panie Mateuszu, o czym my jeszcze dzisiaj musimy porozmawiać? Na pewno o debiucie Grzegorza Krychowiaka w AEK Ateny. Grecja, Cypr, zamykamy kram. Tak jest. W Grecji ważny dla nas mecz. AEK przegrał 0-1 z PAOK-iem Saloniki. Gola zwycięskiego strzelił były zawodnik Lechii Gdańska, więc Antonio Czolak, ale my na to spotkanie patrzyliśmy pod kątem Grześka Krychowiaka. Widzieliśmy dwa takie jego strzały, do tego jedna przyzwoita akcja w środku pola. Widać było, że był aktywny, był pod grą i brakowało mu piłki w tym meczu. No tak, no, obejrzeliśmy taki dłuższy skrót. Można na pewno tutaj wymagać więcej od poziomu meczu i jakości, bo momentami to rzeczywiście wyglądało no, tak sobie. Jeśli mówimy jednak o grupie mistrzowskiej, bo pamiętajmy, że AEK jest na miejscu 3. w rozgrywkach Ligi Greckiej. Natomiast no, Grzegorz Krychowiak. Przede wszystkim należy docenić to, że mecz wybiegał, bo to jest 90 minut po kilku miesiącach przerwy. Także tutaj nie został zmieniony. Tym razem Grześkowi gdzieś tam piłka nie spadała pod nogi po stałych fragmentach gry, bo zwykle to jest taki zawodnik, który ma umiejętność dojścia do pozycji dobrej, do zdobycia bramki. Tutaj bliższy tego był drugi z Polaków, Damian Szymański, który pojawił się za Hajsafiego w 71 minucie i w samej końcówce akcję zaczął i potem mógł ją skończyć tak w stylu Tomka Frankowskiego czy Hernana Crespo, bo próbował z 5 metrów piętką, ale piłka... Albo Antonio Milicia ostatnio z Lecha. Albo Milicia, ale piłka przeszła obok słupka. Natomiast no, Grzegorz w tym meczu oddał 2 strzały z 17 metrów. Pierwszy w 19, drugiej w 44 minucie. Pierwszy strzał oddany nogą prawą, drugi strzał oddany nogą lewą. No natomiast no, gdzieś tam piłka zabrana na pamiątkę w górnych sektorach Stadionu Olimpijskiego w Atenach, bo jednak to były strzały bardzo mocno nieudane, bardzo niecelne. No widać, że potrzebuje jeszcze paru meczów, żeby wróciła ta dynamika, czucie piłki, ale też oni traktowany jest Grzesiek dzisiaj w Grecji jako gwiazda, jako piłkarz, który normalnie... No nie byłby do zatrudnienia w realiach Ligi Greckiej, w realiach AEK Ateny. Dzisiaj się wytworzyła taka sytuacja. Oni to potraktowali w kategorii wielkiej okazji. Piłkarz utytułowany, piłkarz, który ma na koncie wygrane Ligi Europy, piłkarz, który był na wielu turniejach z reprezentacją Polski, doszedł do ćwierćfinału Euro 2016, także... Troszkę żałuję, że ta sprawa się nie wydarzyła, no nie wiem, 2 tygodnie wcześniej, bo prawdopodobnie dostalibyśmy Grześka z 3 meczami w nogach w perspektywie rywalizacji o mundial w Katarze, a tak to tutaj będzie pewnie się głowił Czesław Michniewicz, pogada z samym zawodnikiem, który ma do tego bardzo takie zdrowe podejście i powiedział, że gdzieś swoje obserwacje na temat swojej gry przekaże selekcjonerowi, że jeśli nie będzie przekonany, że jest gotowy na 100%, żeby walczyć dla ojczyzny, dla reprezentacji o finale Mistrzostw Świata, to sam jakby zgłosi to, że jest gotowy, że może być jako asekuracja, ale niekoniecznie czuje się na pierwszy skład. On już przed tym spotkaniem mówił, że jeżeli w tym meczu nie wystąpi z Pałkiem, no to nie widzi się w pierwszym składzie na mecz barażowy i to też myślę takie bardzo zdrowe podejście, ale też zmieni się pewnie przez ten transfer sytuacja Damiana Szymańskiego, który wiemy ma bardzo dużą rywalizację w środku pola, a teraz no, przychodzi jednak zawodnik bardziej utytułowany. Tam jest jednak taka dosyć duża rotacja, bo ja pamiętam takie mecze, gdzie na przykład wychodzili w środku takim tercetem Szymański, Letalek i Jeftić. Tak. Tutaj mieliśmy tercet Krychowiak, Hajsafi, Mantalos i Szymański wszedł z ławki rezerwowych właśnie za Hajsafiego. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu, ale ważne, że Grzesiek wrócił, że 16 na plecach tego trykotu żółto-czarnego wybiegła na boisko i że jednak z meczem o punkty przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji. Mateusz, tak jak mówiłeś, przelecimy się jeszcze sąsiedzko na Cypr. Tam mieliśmy bardzo ważne dla nas spotkanie, polskie spotkanie, w którym ostatecznie zagrał tylko jeden Polak, a więc Mariusz Stępiński. Aris mierzył się z AEK-iem Larnaka. Tam w ogóle bardzo ciekawie wygląda tabela, bo gra już tam grupa mistrzowska. Aktualnie liderem jest Apollon, 49 punktów, APL 44, Aris Stępińskiego i Sikorskiego 43 i 42 AEK Larnaka Kuby Łabojki. Także tutaj no, będą pewnie puchary dla jednego, drugiego zespołu, ale dla nas bardzo nieciekawa sytuacja. Pisałem po tym meczu z Danielem Sikorskim i Daniel powiedział, że zszedł Mariusz Stępiński w 77 minucie, ale nie z powodu słabej gry, a z powodu urazu Achillesa. Dzisiaj pewnie koło południa, czyli pewnie w tej chwili ma jakieś badania i będzie więcej wiadomo, co u niego. No wiemy, że jest najlepszym strzelcem swojego zespołu, że wraca do dobrej dyspozycji, no i na pewno szkoda by było, żeby ta końcówka z sezonu, przede wszystkim w takim momencie, kiedy Aris walczy o puchary, ominęła Mariusza. No tak, Aris po tym zwycięstwie jest co prawda na 5. miejscu w lidze cypryjskiej, natomiast tam naprawdę są niewielkie różnice. Na trzecim. Tak jak mówiłem, 49 Apollon, APL 43, Aris APL 44, Aris 43 i Arek 42. No tak, trzecie miejsce. No to byli na 5. przed tą kolejką. Wygrali mecz, są na miejscu 3., ale tam naprawdę są niewielkie różnice punktowe. Mariusz Stępiński, 9 bramek, 3 asysty w tym sezonie. To jest sporo. To może nie jest kosmos, natomiast to jest sporo i to, o czym mówisz, to jest najlepszy dzisiaj snajper tego klubu. Troszkę mnie martwi, że jednak nie było teraz Daniela Sikorskiego. Natomiast no byłby to jednak wielki problem ofensywny i prawdopodobnie no, byłoby ciężko walczyć o poważniejsze rzeczy, gdyby się okazało, że na przykład do końca sezonu z powodu kontuzji zabraknie Mariusza Stępińskiego. No to Mateusz, na koniec zerkamy sobie na bilans naszych reprezentantów, jak szło naszym bramkarzom, obrońcom, pomocnikom, napastnikom, tym, których powołał Czesław Michniewicz. Bartłomiej Drągowski na ławce, Kamil Grabara 90 minut, 12 czyste konto w lidze i tylko 13 straconych goli w 22 spotkaniach. Naprawdę kapitalnie to wygląda, jeżeli chodzi o Kamila Grabarę. Łukasz Skorupski 90 minut z Atalantą, do tego Wojciech Szczęsny 90 minut z Salernitaną i czyste konto. No tak, 17 łącznie czystych kont Grabary, to jest 12 czystych kont ligowych plus jeszcze 5 w innych rozgrywkach. Jan Bednarek poza składem, Bartosz Bereszyński 90 minut, Mati Kasz 90 minut z Arsenalem, Kamil Glik 90 minut, żółta kartka z Frosinone, Michał Helik 90 minut, Marcin Kamiński poza składem na mecz z Hanowerem, zawieszony Tymoteusz Puchacz, który był wczoraj na stuleciu Lecha Poznań, Arkadiusz Reca 90 minut, Maciej Rybus 45 minut, no i tak jak wiemy problemy prawdopodobnie z koronawirusem, nie będzie go na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Krystian Bielik kolejny raz 90 minut. Cieszy to, że 90 minut rozegrał w końcu Przemysław Frankowski, Jacek Góralski 90 minut, Grzegorz Krychowiak 90 minut z PAOK-iem, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, Konrad Michalak 45 minut, wszedł z ławki na spotkanie z Fenerbahce przegrane 1-2, no i teraz ta strata Fenerbahce do drugiego konia sporu wynosi już tylko 2 punkty, także tam muszą mocno bić się o to drugie miejsce, o wicemistrzostwo, które gwarantuje także grę w Lidze Mistrzów. Jakub Moder 13 minut z Tottenhamem, Przemysław Płacheta nie grał, Sebastian Szymański 90 minut, 21 minut Piotra Zielińskiego, Szymon Żurkowski 85 minut. Zieliński, Moder wypoczęci przyjadą na zgrupowanie, bo ostatnio przede wszystkim Moder, tutaj mniej minut w Brighton. Adam Buksa, tak jak mówiliśmy, on nie zagrał z Charlotte, natomiast wybiegał to spotkanie Ligi Mistrzów w czwartek, niestety przegrane 0-3 z UNAM. Robert Lewandowski, 90 minut, 2 gole z Unionem. Arkadiusz Milik, gol po rzucie karnym z Niceą. Karol Świderski, 2 gole. i Krzysztof Piątek, 89 minut z Interem. Mamy także jeszcze informacje dla naszych widzów. Od dzisiaj 600 zł rabatu dla widzów kanału sportowego na telewizory marki Philips Ambilight. Między innymi świetna jakość dźwięku, wbudowane głośniki, także można tam dobrej muzyki i kanałów muzycznych posłuchać. No ja mam taki telewizor. Polecasz? Polecam, potwierdzam. Widzisz, wstrzymałbyś się chwilę i 600 do przodu. Następnego nie kupuję, bo już wiesz, miałbym jak Elvis Presley, cała ściana w telewizorach. Mateusz Borek był dzisiaj gościem Polaków pod lupą. Był z nami także Bartek Białkowski i widzimy się oczywiście po zgrupowaniu reprezentacji Polski, czyli pewnie za jakieś 2 tygodnie. Dziękujemy bardzo. Dzięki, papa, ciao.